Witajcie, witajcie, kochani moi, lubi przyjaciele. Serdecznie zapraszam Was na mój kanał. Mukbang Maria Usi. Przepraszam, że tak się nie pokazuję, bo jestem bez uziębienia. No i komu to jest bardzo brzydko oglądać. Dlatego nie pokazuję się, kochani moi. W ogóle kuchnia na wesoło babusi Marusi. Kiedyś lubiła pokazywać Wam, jak gotuję to wszystko. Jak zaczęli niektórzy wypisywać, a gruba, a stara durna, a taka, siaka. Zdecydowałam się pokazywać, kochani moi, nawet jak ich gotuję, ale nie pokazywać swoją personę, osoby, kochani moi. Każdy człowiek to jest swoją osobowością i czasami człowiek otyli, czy z nadwagą robi się nie po swojej woli, tylko od leków, czy od chorób swoich. Mądry człowiek to rozumie, a głupi to z tego się śmieje. I nawet nie pomyśli, że za chwilę może i on taki być, albo jeszcze i gorsze jakieś schorzenia dostać. U nas, kochani moje, teraz się zachmurzyło. Ja mam iść do plusa, do salonu, żeby ci dwa numery umowy podpisać i dostać dwa numery telefonu na syna i na swój telefon. No zobaczymy, czy dzisiaj coś znowu załatwię, czy nie. Mam, kochani moje, otakie o grzaneczki, pięknie. Wiesz, jeden kawaleczek taki zjadła, natłuszczony maselkiem. Kawusia i mojej roboty ciasteczka będę zaraz za chwilę pila, z mleczkiem kawuśku zrobiła. Kochani moi, co jeszcze? Ja życzę Wam smacznego, kto tak późne śniadanko je i sobie oczywiście. Kochani moi, no co jeszcze Wam powiedzieć? U mnie wszystko ok, kochani. Za tydzień dostanę jakieś pieniążki po majówce pewnie. Kiełbasku białą mam, także na patelni, kochani moją, smażę i pójdę sobie tam na lonkę. Może Wiktor zechce ze mną pójść, jak nie, to sama pójdę, kochani moi. Wezmę kocyk, usiądę, tak jak za dobrych czasów, raz czy dwie my byli z moim drugim mężem nieżyjącym Polakiem i z dzieckiem niepełnosprawnym Pawełkiem. Ja jego mocno obejmuję i całuję, kochany Paweleczek, w środku jest rehabilitacyjnym, leczniczo-edukacyjnym w Rudoltowicach. I Wiktorek maleńki. I maliśmy takiego dużego psa, Saru. I na majówku szliśmy tam na tulonku. I robiliśmy grilla, kiełbaski, smażyli szkrydelka. Oj, kochani moi, jakie to piękne chwile byli. Jak to człowiek takie mile chwile wspomina i będzie pamiętał, jak to się mówi, do końca swoich dni. Takich chwili ważne. Dlatego bym chciała 18-ku Wiktorka spędzić nad morzem, kochani moje. Będziemy w pensjonacie. Mam dopłacić jeszcze 600 zł. W sumie 180 za dzień płaci się za dobę. Troszkę taniej, bo wcześniej zamawiamy sobie ten pokoik. I kochani moje, kupię jakiś nieduży torcik nam, dziecięcy szampana, bo na pewno nie zachce zwykłego szampana dorosłego w Wiktorek, no zobaczymy, na pewno nie. I sobie posiedzimy, zrobimy herbatki, czy ja sobie kawki zrobię, bo Wiktor kawki nie pije. No na pewno nie będzie pił, nie wiem, czy będzie w dorosłym życiu pić, to się okaże. Jak dożyjemy, jak dożyje, to zobaczy. A tak, kochani moi, i pójdziemy sobie na plaży, wykąpać się. Ja tam nie umiem się pływać, kąpać. To ja tak skaczę tam po wodzie, chodzę. A Wiktorek już nauczył się, umie pływać, także troszeczkę na wodzie, troszeczkę na plaży, popalamy się za 5 dni, tylko by była pogoda. I takie chwile, ja wiem, że się zapamiętają na długo, długo. Nawet, kochani moje, nawet jakby my często jeździli co rok, czy nawet kilka razy na rok na morze, to takie chwile, w dzień jego 18-tych urodzin, kiedy on będzie wchodził, kochani moje, do takiego już dorosłego życia, samodzielnego, swoim odpowiedzialnością, wrażliwością, czujnością. Już będę myślał o sobie, o swoim bezpieczeństwie, też o mnie, kochani moi, bo my razem jednak żyjemy. On zawsze martwi się u mnie, jak coś tam jest niedobrze, jakieś problemy ja mam życiowe, w swoim życiu. I именно nad morzem my spędzimy. I to jest fajne. I to się zapamiętaje na całe życie, kochani moi. Co rok możemy jeździć nad morze, ale ta chwila będzie najpiękniejsza, bo to w 18 lat, 18 urodzinki mego syna. Co rok my świętujemy
i to długo, i przed urodzinami, i po urodzinach jeszcze świętujemy jego urodzinki, ale te będą urodzinki wyjątkowe. Ten dzień będzie cudowny, piękny, uroczy, wyjątkowy, świąteczny. Dziękuję za uwagę. До побачення, кохані мої. Субскрибуйте цей канал, а то чомусь якось завісився, ані нема коментарів. Ну, але повітря, нема нових фільмів, то нема коментарів, теж рація. Але дуже є старих, що не всі є ще всі фільмики мої оглядали. Я вже тисянцями їх випущам, так же запрашам, полецам. Субскрибуйте всі 4 мої канали. Кухня на весело бабусі Марусі. Już wirtualno zarabia, skoro przerwy się ten zarobek, dlatego że będę załatwiała kartę stałego pobytu, a mi do 12 maja dali termin, bo oni już 2 razy sprawdzali moją tożsamość. Ukraiński paszport zagraniczny wydany Ukrainą nie nadaje się im, trzeba dokument polski, kochani moi, moja karta potrzebna, także trzeba będzie wyrabiać, ale zapraszam, jak będą dawali reklamy, oglądajcie. Навіть як мені будуть платити, то реклами вже вчасні, дуже вчасні виставляли, і там пеньошки на харитативність якусь їдуть, чи десь, не знаю, де, кохані мої. Ну і субскрибуйте АСМР з Марієм, поради психологічні Марисі, ну і очевидно цей канал, цей канал Мукбанк Марія Уші. Весни вам теплі, кохані мої, радості, чекаємо на лято, до побачення, кохані мої, па-па-па.